Program Gość Dnia, Jakub Pochwyt, witam serdecznie, a dziś razem ze mną w studio telewizji TVP pan Dezdariusz Szwagrzak, przewodniczący Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, zacznijmy od tego, że jeszcze w grudniu zeszłego roku było bardzo gorąco wokół budżetu Wodzisławia Śląskiego na rok 2021. Dlaczego tak naprawdę nie potrafiliście się dogadać z prezydentem oraz z jego ekipą? Trudno mi powiedzieć, z naszej strony, biorąc pod uwagę już rok poprzedni, wystąpiliśmy do pana prezydenta już wcześniej ze stosownym pismem, gdzie przedstawiliśmy tutaj takie dla nas niezbędne minimum, jeżeli chodzi o inwestycje w roku 2021. Pan prezydent najpierw spotkał się z tą swoją grupą radnych, też ustalili tutaj pewne zadania, w sumie one się w większości pokrywały z naszymi, potem spotkaliśmy się wszyscy razem. Na tym spotkaniu też padło kilka propozycji ze strony pana prezydenta, jeżeli chodzi o sfinansowanie tych zadań. Bynajmniej problem był tu taki, że wszystkie te propozycje opiewały o to, aby jednak zwiększyć zadłużenie miasta. I tutaj stąd wynikł problem. Ostatecznie wysłaliśmy do pana prezydenta naszą propozycję tutaj bez dwóch dróg, które opiewały bodajże na 3 miliony złotych. No, pan prezydent nie zaakceptował naszej propozycji, dlatego też na sesji Rady Miejskiej w grudniu podjęliśmy decyzję, aby dokonać stosownych zmian. Panie przewodniczący, prezydent Kieca ostrzegał, że proponowany przez państwa budżet będzie się wiązał prawdopodobnie ze zwolnieniem około 25 osób z jednostek miejskich. Czy rzeczywiście do tego doszło? Z tego, co wiem, na dzień dzisiejszy nie. Oczywiście wiemy, wszyscy słyszeliśmy, że tutaj pan prezydent zapowiadał takie zwolnienia. Bynajmniej ze swojej strony uważam, że takich zwolnień nie musi robić. Co roku, jeżeli chodzi o oszczędności z tytułu chociażby właśnie wynagrodzeń, w mieście występują. Są one w różnych wysokościach. Jest to kwota 700 tysięcy, milion złotych. Jeżeli chodzi o całkowity budżet, tutaj Wodzisława Śląskiego, no to również tak samo 10 milionów złotych niewydatkowanych środków za rok 2020. Na przykład 19, to pokazuje, że takich zwolnień nie trzeba robić. Oczywiście pan prezydent, to jest jego tylko i wyłącznie decyzja. Jeżeli będzie chciał, to takie zwolnienia może zrobić. Bynajmniej osobiście uważam, że w tym momencie powinien zacząć od jednego z wiceprezydentów. Jakby pan zatem określił ten budżet Wodzisławia Śląskiego na bieżący rok, który w końcu udało się wypracować? Na co tutaj należy zwrócić szczególną uwagę? Jakich konkretnych inwestycji, tych największych, mogą spodziewać się mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego? Na pewno w budżecie zostały wszystkie inwestycje, które już zostały rozpoczęte, czy na które są pozyskane środki zewnętrzne, więc one będą dalej realizowane. Z tego, co pamiętam, tutaj nawet u państwa prezydent mówił, że nie przewiduje żadnych inwestycji na rok 2021. Te zmiany, które my jako radni wprowadziliśmy, jednak przewidują takie inwestycje, między innymi remont ulicy Sasankowej i Magnoliowej za 1 700 000 zł. Remont ulicy Bocznej Tysiąclecia od 1 do 23 ponad 600 tysięcy złotych. Remont ulicy Bocznej Ładnej prawie 400 tysięcy złotych. Zwiększyliśmy środki na Rady Dzielnic o 200 tysięcy złotych po to, żeby tutaj Rady Dzielnic mogły nimi gospodarować. Uważamy akurat, że są to organy, które najbliżej są mieszkańców, więc chcemy im zostawić te środki do dyspozycji. Więc jednak te inwestycje będą. No teraz po stronie pana prezydenta jest jak najszybciej ogłosić przetarg, bo widzimy to też, jak to wygląda w innych miastach, czy też na przykład w powiecie, że czym szybciej jest taki przetarg ogłoszony, to tym jeszcze ta kwota tutaj tej inwestycji, tego zadania spada. Panie przewodniczący, przejdźmy teraz do tematu dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim. 14 milionów złotych, tyle kosztowała jego gruntowna modernizacja, jego gruntowna renowacja. No i okazuje się, że mimo to najniższe kondygnacje zalewa woda, a z tego co wiem, radni nie przeznaczyli dodatkowych pieniędzy potrzebnych na wykonanie prac odwadniających budynek. Proszę powiedzieć, kto jest odpowiedzialny za tą sytuację?
Nie chciałbym zrzucać na nikogo odpowiedzialności. Tutaj inwestorem jest miasto. Odpowiada ze swojej strony umowę. Miasto reprezentuje pan prezydent, tak? Na dzień dzisiejszy chcieliśmy się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja, ponieważ też się dowiedzieliśmy nagle, że dworzec jest zalewany. Z tego, co wiem, problem nie jest dnia wczorajszego, tylko już wystąpił wcześniej. Nie ukrywam, że ja osobiście martwię się tymi inwestycjami i nie tylko ja, ale pozostałych radnych też, które są w mieście, ponieważ no, do większości inwestycji zawsze dokładamy. I tutaj znowuż powtarza się sytuacja z dworcem. Myśmy już wcześniej dokładali na etapie tutaj remontu tego dworca środki. Było to, jeżeli dobrze pamiętam, około 1 000 000 zł. Wtedy między innymi podobno projektant nie przewidział tutaj izolacji fundamentów tutaj tego nowego szybu, który został wybudowany. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, czy jest źle wykonana dokumentacja projektowa, czy tam w ogóle jest zrobiony drenaż. Ja nie ukrywam, że skoro tutaj pan prezydent ze swojej strony, czy też urzędnicy wypowiadali się ostatnio w mediach, że sprawa jest pilna, wprowadziłem ten temat na sesję, która odbędzie się w środę 27 stycznia. Bynajmniej pan prezydent stwierdził, że nie jest w stanie na tą sesję przygotować wszystkich dokumentów, żeby pokazać radnym, o co tak naprawdę chodzi. Dziwi mnie to o tyle, bo jeżeli sprawa jest pilna, to rozumiem, że te dokumenty powinny być gdzieś na biurku i cały czas dostępne po to, że tą sprawę trzeba załatwić. A prosiliśmy o proste rzeczy. Chcieliśmy wiedzieć, czy właśnie między innymi tam zostało zaprojektowane odwodnienie, został zrobiony drenaż, między innymi czy miasto występowało już tutaj do firmy, która wykonywała tą inwestycję z jakąś reklamacją. Myślę, że to są bardzo istotne kwestie. Pamiętajmy, że oczywiście można dać środki teraz na te odwodnienie, tylko znowuż to są środki mieszkańców, które można przeznaczyć na inne cele. Ja pamiętam inwestycję dotyczącą rodzinnego parku rozrywki, gdzie tam była sytuacja jeszcze gorsza, bo przecież miasto, można powiedzieć, że podwójnie zapłaciło kwotę ponad 2 000 000 zł za te same prace i na dzień dzisiejszy też nie ma winnego. Panie Przewodniczący, to teraz parę zdań na temat odpadów. Od początku roku w Wodzisławiu Śląskim obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami. Proszę powiedzieć, z perspektywy tych kilku tygodni, czy ten system się sprawdza? Czyli na dzień dzisiejszy tutaj znowuż jest problem. My podjęliśmy uchwałę w maju, jeżeli chodzi o te nowe procedury, które są. Dużo głosów od mieszkańców do nas dociera, że mieszkańcy na czas nie otrzymali nowych pojemników, między innymi na bioodpady. Martwi nas to, że miasto nie wprowadziło tak zwanego systemu przejściowego, czyli że na przykład w miesiącu styczniu czy w lutym gdzieś tutaj nie odbierało jednak jeszcze tych worków, jeżeli mieszkaniec wystawił, tym bardziej, że wiemy i mamy to już sprawdzone, będziemy też chcieli to taką informację na najbliższej sesji. Mieszkańcy złożyli wniosek o ten pojemnik, a miasto go nie dostarczyło na czas, czyli skoro miasto pobiera opłatę za gospodarowanie tutaj odpadami, no to powinno też ze swojej strony wywiązać się ze wszystkich obowiązków. Panie Przewodniczący, no to teraz parę zdań na temat smogu. Zgodnie z uchwałą antysmogową do końca tego roku z całego województwa śląskiego powinny zniknąć te najstarsze kopciuchy, czyli te piece, które generują najwięcej niskiej emisji. Proszę powiedzieć, jak wymiana pieców wygląda na terenie Wodzisławia Śląskiego i czy miasto daje odpowiednią motywację mieszkańcom do tego, żeby te źródła ogrzewania wymieniali? Mamy przygotowany program, gdzie mieszkańcy mogą ubiegać się o wymianę tych starych kopciuchów. Jak wygląda? Na pewno mogłaby wyglądać lepiej, bo jest to problem, który dotyka nie tylko Wodzisławia, ale również innych gmin naszego powiatu, również też przecież Rybnika. Czy wygląda dobrze? Na pewno lepiej, myślę, niż w latach poprzednich. Jeżeli dobrze pamiętam, w latach 2014-2018 było wymienionych około 550 takich pieców, a na ten rok tylko, na 2021, jest złożonych już ponad 600 wniosków. Na sesji środowej tutaj Rady Miejskiej będziemy podejmować decyzję, aby właśnie już część środków niewykorzystanych z lat poprzednich, czyli z roku 2019 i 2020, była właśnie wykorzystana na te wnioski, które zostały złożone na rok 2021. Rada Miejska, jak
jak podejmowała uchwałę, która wprowadzała ten program, właśnie dała taką możliwość, że jeżeli w latach obowiązywania programu w danym roku pełne środki, które są przeznaczone na ten program, nie zostaną wykorzystane, to mogą być wykorzystane w roku poprzednim, tak aby w pełni zagospodarować tą kwotę 12 milionów złotych, która jest przeznaczona na wymianę tutaj tych piecy. Jeszcze w listopadzie zeszłego roku padła propozycja powołania takiego specjalnego zespołu, który miał się zająć problemem smogu, szczególnie w centrum miasta. Proszę powiedzieć, czy taki zespół udało się powołać? Na dzień dzisiejszy nie. Nie został powołany. No, czekamy, jaki będzie dalszy rozwój sytuacji. Panie przewodniczący, w marcu mają także wejść w życie nowe podwyżki czynszów w lokalach komunalnych i socjalnych na terenie Wodzisławia Śląskiego. No i niedawno mieliśmy związany z tym protest mieszkańców właśnie tych lokali. Jakie jest pana zdanie w tym temacie? Czy ta podwyżka jest konieczna i pan stoi na stanowisku, że jednak te czynsze powinny być podnoszone? Znaczy, powiem tak. To jest temat, który też jest wprowadzony na sesję styczniową Rady Miejskiej, ponieważ no tutaj chciałem przypomnieć, że pan prezydent podjął decyzję jednoosobowo. To było zarządzenie prezydenta, w którym podniósł tutaj te czynsze do góry. Dlatego chcemy się dowiedzieć na sesji, z czego to wynikało. Poprosiliśmy o taką analizę, czy wynika to faktycznie z kosztów, które są, czy z jakichś jeszcze innych tutaj decyzji. Tak naprawdę musimy poczekać do sesji. Uważam, że przede wszystkim, co mnie tutaj martwi, to to, że ta decyzja nie była poprzedzona żadnymi rozmowami, przede wszystkim z mieszkańcami, czy też nawet wcześniej nie była podejmowana na Radzie Miejskiej. Ja myślę, że mieszkańcom się to należało, żeby wiedzieli, dlaczego te podwyżki są, dlaczego one wchodzą w życie. Tego nie było, tak? Był protest, ma pan rację. Z relacji, którą widziałem, że też pan prezydent nie spotkał się z mieszkańcami, była pani wiceprezydent. Mam nadzieję, że mieszkańcom zostanie to wytłumaczone dokładnie, dlaczego to są te podwyżki i czy na pewno musiały wejść w życie, czy nie. Panie przewodniczący, no to teraz kolej. Towarzystwo Entuzjastów Kolei zbiera podpisy pod petycją o zlokalizowanie na terenie Wodzisławia Śląskiego stacji regionalnej kolei dużych prędkości, która ma powstać w związku z budową centralnego portu komunikacyjnego. Proszę powiedzieć, czy pan jest zwolennikiem takiego rozwiązania? Jeżeli ta kolej i tak miałaby przebiegać przez Wodzisław Śląski, no to oczywiście, że wolałbym, żeby taka stacja była w Wodzisławiu Śląskim, tak? Ponieważ to uważam, że tylko i wyłącznie może przyspieszyć rozwój gospodarczy naszego miasta. Na ile to jest realne, pana zdaniem? Trudno mi na dzień dzisiejszy powiedzieć, ponieważ to nie są decyzje w ogóle związane, nie mamy jako miasto, nie mamy na to wpływu. Możemy, tak jak pan mówi, pisać petycje, występować do ministerstwa z tymi tematami, podawać argumenty, dlaczego jest to istotne. Na pewno tutaj te argumenty, które podaje Towarzystwo Entuzjastów Kolei, dla mnie bynajmniej są zasadne, tak? Ponieważ tutaj jest kwestia tego typu, że no, gdzieś te inne propozycje, które są brane pod uwagę, no, przebiegają przez tereny kopalniane. Byłyby to bardzo drogie inwestycje. Trudno powiedzieć, jak potem tutaj te szlaki zachowywałyby się w przyszłości. Więc tak jak mówię, jeżeli i tak ta kolej ma przebiegać przez Wodzisław, no to w takim razie uważam, że dla miasta dobre by było, żeby tutaj taki dworzec w mieście Wodzisławiu powstał. Panie przewodniczący, no to na koniec sport. Były takie lata, kiedy Wodzisław Śląski kojarzony był w kraju przede wszystkim z tego, że posiada ekstraklasową drużynę piłkarską. Wiadomo, jak się potem losy tej drużyny potoczyły. Proszę powiedzieć, czy te czasy, w których Wodzisław Śląski był znany z ekstraklasowej drużyny piłkarskiej, minęły bezpowrotnie? A pytam dlatego, że całkiem niedawno pojawiła się informacja, że dwa kluby, które wcześniej chciały nawiązywać do tradycji tej Odry, a więc Odra, MKP Odra Centrum i Odra Spółka z OO poinformowały o połączeniu sił. Czy to jest dobra informacja dla miłośników sportu w Wodzisławiu Śląskim? Dla mnie jak najbardziej tak. Myślę, że dla wielu mieszkańców też. Mam nadzieję, że tutaj ta współpraca ułoży się na dłużej. Nie ukrywam, że uważam, dla miasta to był problem. Mieliśmy dwie drużyny o podobnej nazwie. Obydwie chciały nawiązywać do podobnych wartości. Wiemy, jak to u nas wyglądało. I nie brakowało tam konfliktów? Nie brakowało. Tutaj pan redaktor jak najbardziej ma rację. Wiele
akurat tutaj w tej formie to funkcjonowało. No udało, na dzień dzisiejszy tutaj udało się działaczom między sobą dogadać. Chyba z tego, co wczoraj oglądałem relacje na Facebooku, to chyba był pierwszy wspólny trening tutaj tej jednej drużyny. Więc mnie to osobiście bardzo cieszy. Z drugiej strony też patrzmy na kwestie środków finansowych, które są przeznaczane. Jeżeli jedna Odra dostawała jedną dotację i druga Odra dostawała drugą i razem potem ze sobą walczyły, no to myślę, że teraz mogą połączyć te siły. Dotacja może iść jedna większa dla jednej drużyny. A z tego, co wiem, priorytety, które są tutaj ustalone, są zrobione dobrze, rzetelnie i mam nadzieję, że tutaj wpłynie to na sukces jednej drużyny, jednej Odry. Czy wielka piłka wróci zatem do Wodzisławia? Może tak, trudno powiedzieć, na pewno pasji tutaj działaczom nie brakuje i zaangażowania. Z naszej strony jak najbardziej mają wsparcie. Mamy młodych radnych tutaj w tej obecnej kadencji Rady Miejskiej. Stawiamy też mocno na sport. Chcemy, żeby tych środków też szło jak najwięcej, jeżeli chodzi o dotacje do klubów sportowych, kwestie tutaj dofinansowań dla uzdolnionych sportowców. Mówimy o nagrodach czy też stypendiach. Radni złożyli projekt, aby opracować nową koncepcję modernizacji stadionu. Jest na dzień dzisiejszy w fazie konsultacji, więc na pewno chcielibyśmy gdzieś tam, żeby to się udało. Myślę, że czas pokaże, jakie będą z tego rezultaty. I w tym miejscu stawiamy kropkę. Drodzy Państwo, gościem studia telewizji TVT był pan Dezyderiusz Fagrzak, przewodniczący Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.